Dzień dobry, cześć i czołem. Z tej strony Mikołaj Pawlak z kanału Aktywna Podróż. Mam dzisiaj przyjemność przeprowadzać wywiad z Krzysztofem Królem. Cześć Krzysiek. Cześć. Krzysiek Król. Któż to jest Krzysiek Król? Współtwórca programu Wyzwanie 90 dni. Krzysiek jest podróżnikiem, autorem wielu książek, założycielem szkoły Perfect Dating, twórcą 15 filmów, tak. Pasjonat muzyki elektronicznej, prezes firmy zajmującej się tworzeniem aplikacji do nauki języków, inwestor i biznesmen na co dzień mieszkający w Tajlandii, tutaj na Phuket właśnie. Wyłączę ci muzykę, bo później ci YouTube czy Facebook wykryje i ci będzie wyciszał. Okej. A więc tak, pierwsze pytanie do ciebie, Krzysiek. Jak to się stało, że wylądowałeś w Tajlandii tutaj? No stało się tak, że ja zawsze czułem i miałem takie jakieś wewnętrzne poczucie, że chciałbym coś w tej Azji, wiesz, znaleźć. Mhm. Na pewno chciałem znaleźć żonę, to było zawsze Azjatki mi się podobały, natomiast miałem takie poczucie po prostu, że coś mnie tutaj ciągnie i wcześniej jakby nigdy nie było czasu na to, nie było uwagi, bo prowadziłem też sporo firm w Polsce, przeważnie kilka na raz. No i przyszedł taki pewien moment w moim życiu, kiedy stwierdziłem, że czas już podjąć decyzję, że albo zostaję w Europie, albo szukam swojego miejsca gdzieś na świecie w innym miejscu. No i wykupiłem sobie na początku tutaj wakacje na 3 tygodnie. W pierwszy dzień już, kiedy wylądowałem w ogóle w Tajlandii, no to stwierdziłem, że to jest moje miejsce na ziemi. Po 3 dniach podjąłem już decyzję tutaj, że się przeprowadzam. Także decyzja była szybka i jakby wiedziałem od razu, że to jest to. Czyli 3 dni wystarczyły, żeby się wyprowadzić do Tajlandii. Tak, tak. Super. Znaczy, no, to nie było tak, że po 3 dniach się przeprowadziłem, ale decyzję podjąłem i wiesz, i później tylko wróciłem jeszcze do Polski po tych wakacjach, na tam 2-3 miesiące, pozamykać wszystkie sprawy, poogarniać i już byłem z powrotem. No, ale decyzja już była podjęta wcześniej dużo, także już wiedziałem, co chcę robić. Super. Można powiedzieć, Krzysiek, że tak jak ktoś spojrzy na twoje filmiki na YouTubie, czy na to, czym się zajmujesz, to ktoś może sobie pomyśleć, że masz życie jak z bajki, tak? Przyjechał sobie tutaj gościu do Tajlandii, fajnie sobie żyje, luksusowa chata i tak dalej, ale to wiadomo, że to jest wierzchołek góry lodowej. I powiedz mi w ogóle, od czego się zaczęła twoja przygoda z biznesem? No, moja przygoda z biznesem zaczęła się w wieku 18 lat, kiedy zacząłem handlować płytami winylowymi. Wystartowałem wtedy od zera zupełnie. Odkryłem w ogóle, że jest coś takiego właśnie jak serwis Allegro wtedy, który wtedy jeszcze był fajny, teraz słyszałem różne opinie. Natomiast wtedy odkryłem coś takiego, zacząłem sprzedawać te płyty, otworzyłem sklep internetowy z tymi płytami i no i tak nauczyłem się biznesu i w ogóle handlu przez internet. I pierwszych moich kolejnych kilka firm, kilka różnych projektów, które tworzyłem, to były właśnie firmy handlowe, gdzie importowałem czy to z Europy różne produkty do Polski, albo nawet z Chin. Później jak nauczyłem się też to robić, no to były to czasy, kiedy nie było to aż tak popularne, więc można było ogromne marże na tym zyskiwać. Ja na przykład, kiedy importowałem do Polski lasery, które kosztowały w Polsce no najtańsze około 10 tysięcy, czy nawet więcej złotych, ja byłem w stanie te lasery zamawiać po 200-300 dolarów, czyli po paręset złotych po tamtym kursie i sprzedawać je na przykład po 2,5 tysiąca, nie? Czyli 5 razy drożej, a pomimo tego one i tak były dalej 4 czy 5 razy tańsze niż to, co w Polsce było w tamtych czasach dostępne, więc wyszukiwałem różnego rodzaju tego produkty, na których po prostu mogłem mieć bardzo dużą marżę, dzięki czemu mogłem zarabiać fajne pieniądze. Później zacząłem też robić, już będąc na studiach, nawet jeszcze przed końcówką liceum, to były biznesy eventowe, gdzie robiłem różnego rodzaju imprezy, czy to dla firm, czy imprezy po prostu dla ludzi z zabawą, później cały cykl Are You Single. Także tych imprez zorganizowałem no tak dużo, ja nie wiem, jak ja studia skończyłem, wiesz, tyle było imprez w tamtym czasie, że nie wiem, jak mi się to udało zrobić. Natomiast już kończąc studia, miałem 4 firmy, no i później różnie to bywało, w międzyczasie udało mi się 3 razy zbankrutować, także to jest coś, z czego jestem też dumny, bo dało mi to przede wszystkim taką pewność siebie, wiesz, że nie miałem tak, że wiesz, budowałem ten swój majątek i musiałem go pielęgnować i w ogóle i bałem się, żyłem cały czas w strachu, nie, że go stracę, tylko raczej budowałem swoje umiejętności, które gdzieś we mnie siedzą, nie, umiejętności tworzenia firmy i właśnie między innymi te bankructwa dały mi to, że teraz już się nie boję tego nawet, że w moim życiu mogłoby coś pójść nie tak finansowo, bo wiem, że i tak mogę, nawet startując znowu od zera, jestem w stanie zbudować
to, gdzie doszedłem teraz. Mhm. Czyli powiedz mi, te bankructwa i twoje doświadczenia życiowe spowodowały to, że zacząłeś interesować się właśnie rozwojem osobistym bardziej, czy rozwój osobisty pojawił się w twoim życiu już o wiele wcześniej, zanim zacząłeś budować pierwsze biznesy? Rozwój się pojawił jeszcze zanim ja w ogóle otworzyłem swój pierwszy biznes. Mhm. To było mniej więcej tam 17 rok życia, prawie 18 i zaraz przed startem biznesu i on wynikał z tego po prostu, że ja chciałem pracować nad swoją pewnością siebie, samooceną, budować lepsze relacje z ludźmi. Wcześniej byłem strasznie wstydliwy, bałem się z ludźmi rozmawiać, w ogóle już nie mówiąc o dziewczynach jakichś, nie? Więc patrzyłem na to raczej pod kątem, żeby naprawić siebie, żeby poprawić siebie, żeby zbudować taki charakter, jaki chcę mieć, bo wiedziałem, że chcę coś fajnego w życiu osiągnąć, ale żeby to osiągnąć, ja potrzebuję mieć zestaw pewnych cech charakteru, które mi na to pozwolą. Że gość, który, wiesz, się wszystkiego boi, który boi się rozmawiać z ludźmi, ma niską samoocenę, nie jest w stanie dojść do niczego w życiu. I wiedziałem, zdawałem sobie z tego sprawę i dla mnie w ogóle temat rozwoju był czymś, no, odkryciem chyba jednym z największych w moim życiu, nie? Że jak zobaczyłem i zacząłem stosować te rzeczy, bo ja miałem, no to miałem dobrego w sobie, że nie tylko było, że wiesz, jakąś tam znalazłem książkę ze Stanów, bo w Polsce w ogóle nikt nie miał pojęcia o tym, co to jest rozwój osobisty. Było może jeden czy dwóch takich, między innymi na przykład Andrzej Niwiński, który też pisał później przemowę do mojej książki i on już na przykład w latach 90. napisał tam parę książek, ale nikt o tych książkach nie wiedział, nie? Zresztą do dzisiaj myślę, że mało kto wie, bo to był temat tak nieznany w Polsce, że one były bardzo niszowymi wydawnictwami, nie? I nikt nie miał pojęcia w ogóle w Polsce, że coś takiego istnieje, więc wszystko, czego się uczyłem, to musiałem gdzieś tam sprowadzać ze Stanów, później jeździć na szkolenia po całym świecie, różnego rodzaju. I fajnie, że zacząłem od razu, wiesz, stosować to w praktyce, bo wiem, że nawet do dzisiaj jest sporo osób, które niby tam przeczytały jakieś książki, zainwestowały w siebie pieniądze, ale nie stosują tego w praktyce, nie? Mhm. Mają jakąś wiedzę teoretyczną, oni potrafią ci świetnie doradzić, ale sami w swoim życiu tego nie stosują. Ale zaczynałem to stosować i dla mnie no, niesamowitym było to, że wiesz, coś w jakimś materiale było powiedziane, słuchaj, zrób tak, 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 a będziesz mieć taki efekt. Mhm. Ja robiłem tak, tak, tak i faktycznie miałem taki efekt. I dla mnie to było mega odkrywcze, bo wiesz, wcześniej cała edukacja, którą miałem, była edukacją tradycyjną, nie? Mhm. Jedyne kursy, jakie znałem, to kurs angielskiego gdzieś tam, na który chodziłem w czwartej klasie podstawówki, więc nie miałem zbytniego szacunku do wiedzy jeszcze wtedy, nie? I do nauki, bo przeważnie te rzeczy wszystkie były no takie abstrakcyjne, oderwane od rzeczywistości. Niby się uczyłeś matematyki, ale cholera jasna, później ci przyszło, wiesz, wypełnić sprawozdanie podatkowe i nie wiedziałeś, jak to zrobić, nie? Bo nie miałeś tych praktycznych umiejętności. A tu się okazało, że właśnie rozwój jest nastawiony na przede wszystkim na praktykę, nie? Czyli na to, co faktycznie w życiu mamy zastosować. I to mi się strasznie spodobało i strasznie to dla mnie było odkrywcze, że faktycznie no większość rzeczy, nie? Na które trafiałem, bo akurat starałem się wyłapywać te dobre materiały, te dobre rzeczy, po prostu się sprawdzały w praktyce. A to chyba Jim Rohn powiedział, że podstawowa edukacja zapewni ci przeżycie, a samokształcenie fortunę, nie? No tak. To jest właśnie... I niekoniecznie nawet fortunę, nie? To chodzi o, wiesz, na różnych obszarach, bo ja zawsze podchodziłem do tego nie tylko jakby... Pieniądze nigdy dla mnie nie były najważniejsze. Nigdy nie były dla mnie najważniejsze w życiu. Wiedziałem, że są potrzebne i są ważne jak cholera, nie? Bo jeśli chcę spełnić swoje te marzenia i przede wszystkim zdobyć to, co ja sobie cenię bardzo, czyli wolność, czyli to, że ja nie muszę, wiesz, zastanawiać się, jak za miesiąc zapłacę rachunki, że nie muszę teraz siedzieć i pakować paczek i iść na pocztę, tak jak to było, wiesz, tam w liceum czy na studiach, nie? Niekoniecznie rzeczy, które były moim marzeniem życiowym i wiesz, pakować 100 paczek dziennie i latać z nimi na pocztę, więc nie muszę już tego robić i mogę sobie pozwolić na to, żeby teraz zrobić to, co chcę, nie? Więc wiedziałem, że pieniądze są do tego potrzebne, natomiast jest mnóstwo też innych rzeczy w życiu, które są nawet ważniejsze od pieniędzy, nie? Jak relacje, żeby znaleźć sobie, wiesz, fajną żonę, żeby zbudować z nią rodzinę, żeby mieć dobre relacje z bliskimi, z przyjaciółmi, z rodziną, bo pod koniec dnia tak naprawdę liczą się właśnie te relacje z ludźmi, nie? Jeśli tego nam brakuje w życiu, to żadne pieniądze nie są w stanie tego wynagrodzić. A propos robienia tego, co lubisz, bo przed tym, jak zacząłeś zajmować się biznesami swoimi, byłeś DJ-em, tak? Grałeś po różnych... Przedtem i potem też. Przedtem i potem też. I do dzisiaj jestem, nie? Na Szkole Wygranych, wiesz, dopiero ile to było, niecały miesiąc temu, też tam wymiatałem na scenie, także zostało mi to do dzisiaj. Ale masz właśnie jakieś takie plany, że chciałbyś jeszcze w przyszłości zagrać w jakimś klubie albo tworzyć muzykę? Czy może tworzysz, a o tym nie wiemy? Już w klubie nie interesuje mnie to za bardzo, bo z tym naprawdę się już wyszalałem.
Ja mniej więcej, wiesz, czasy właśnie liceum, wcześniej, te, dobra, ale wcześniej nie będę wspominać tam na koloniach jakieś, wiesz, ale wszystkie kolonie, tak. Zielone szkoły, cała podstawówka w ogóle dla mnie to, wiesz, jeszcze zanim dobrze się nauczyłem tego, jak żyć, to już imprezy robiłem w podstawówce, wiesz, tam w czwartej, piątej klasie, nie, podstawówki, takie dla, tam, dla dzieciaków wszystkich w szkole, więc już wcześniej to robiłem, ale na poważnie, no to całe liceum, studia, później też po studiach trochę lat, więc tych kilkanaście lat w sumie byłem DJ-em i dla mnie, powiem Ci też w ogóle, kwestia na przykład bycia DJ-em. Nie podobało mi się to, jak układy wyglądały w Polsce. Byli DJ-e, wiesz, rezydenci, którzy byli wbetonowani w dany klub, nie? Mhm. Więc on tam grał piątek, sobota cały czas i jakby nie było szans, żeby, wiesz, zagrać oprócz niego, ewentualnie tam Cię wpuścił, wiesz, o 9 na godzinkę, jak jeszcze ludzie się schodzili. Więc tak było. Były jakieś tam kilka gwiazd, ale to też takie gwiazdy były, wiesz, które gdzieś tam mogły sobie pograć, a generalnie jak ktoś chciał grać, wiesz, który nie miał sławy albo nie miał dojść czy kontaktów, to trzeba było wchodzić w tyłek menadżerom, wiesz, grali ludzie na przykład na rynku w Krakowie za piwo, na przykład całą noc ktoś siedział, żeby dostać dwa piwa gratis, czy 50 zł za noc, więc mi to za bardzo nie odpowiadało i ja dosyć szybko zacząłem robić swoje imprezy, bo stwierdziłem, wiesz, jako że mam umiejętności biznesowe, to co ja mam się tam kogoś prosić i specjalnie się, wiesz, podkładać i błagać o to i, wiesz, być wdzięcznym i całować po nóżkach za to, że mogę sobie pograć, wiesz, parę godzin. Jak mogę to zrobić na swoich warunkach, nie? I zacząłem robić swoje imprezy i dzięki temu trafiłem, wiesz, do najlepszych klubów wszystkich, no w zasadzie nie tylko najlepszych, do wszystkich klubów, jakie w Polsce były, wiesz, no w Warszawie, no to Platinium, Opera, Mirage, to no taki, nie powiedzmy, też spoko klub, ale wiesz, ale mnóstwo tam, Zoo i już nawet nie wymienię tych wszystkich klubów, Dekada i ten, jeździłem w Krakowie wszystkie kluby, nie? W zasadzie, no mówię, w całej Polsce kluby, po Europie też mi się zdarzyło grać w różnych miejscach, także się wygrałem za całe życie i jakby dla mnie już to samo, wiesz, żeby siedzieć na przykład parę godzin na DJ-ce nie jest już jakimś takim marzeniem życia. Godzina okej, fajnie jest pograć, nie, coś dla ludzi, fajną muzykę i z tym się realizuje na przykład na właśnie Szkole Wygranych, nie, natomiast jeśli chodzi o robienie muzyki, to jest to dalej temat, który zostawiłem sobie na później, na deser w życiu. Jako że już nie chciałem, wiesz, miałem różne inne priorytety wcześniej i rzeczy, które dawały mi więcej satysfakcji, dlatego myślę, że wrócę jeszcze do tego, na pewno wrócę jeszcze i na pewno jeszcze w tym też coś osiągnę, nie, ale na razie zostawiłem sobie to na później i tak myślę właśnie w tym roku wrócić już na spokojnie do tego, bo ten rok też chcę dużo spokojniej przeżyć niż poprzednio. Przedni, który był bardzo intensywny, narodziny synka, wiesz, mnóstwo remontów tutaj, budowa drugiego domu i plus Szkoły Wygranych, przygotowanie pierwszy raz na taką skalę, więc w tym roku myślę do tego wrócić, już nawet mam zaplanowane, gdzie będzie studio w domu tutaj, także... Super. A tęskisz, coś z tego będzie. A tęskisz za tymi czasami, gdy zorganizowałeś nielegalną imprezę w Krakowie? Chciałbyś nie, to było, tym, wiesz, to już... no, była to legendarna impreza i tak dalej, ale stres, którego się najedliśmy wtedy, to było coś nieprawdopodobnego. Nie, no generalnie zrobiliśmy wtedy imprezę i mieliśmy, wiesz, budżet, to były jeszcze czasy, kiedy ja byłem na studiach i budżet tam, no 200 kilkadziesiąt tysięcy w sumie, kilkudziesięciu DJ, trzy sceny, 5 tysięcy osób ponad, sprzętu, dwa tiry, nie, które przyjechały, wiesz, oświetlenia, nagłośnienia, więc był to duży event naprawdę. Nam 100 ponad osób, wiesz, ochrony i różne inne rzeczy i no tutaj weszły w grę jakieś tam różne rzeczy tam polityczne i tak dalej i tam dwa dni przed imprezą nam odebrali pozwolenia po prostu na tą imprezę i wiesz, nie mieliśmy wtedy jak tego zrobić, bo wiesz, będąc na studiach, my wszystkie pieniądze wzięliśmy, jakie mogliśmy, wszystkie karty, wiesz, miałem wyzerowane, kredytowe i tak dalej. I no, wyjście było takie, albo zrobić po prostu tą imprezę i jakoś, wiesz, przeboleć ten temat i zobaczyć, co się stanie, albo po prostu mieć później 5 tysięcy osób, którzy będą chcieli zwrot za bilety, a tych pieniędzy już nie masz, bo już opłaciłeś wszystko przecież, nie? Więc byliśmy zmuszeni po prostu, żeby zrobić to tak, nie inaczej. Na szczęście wszystko się jakoś udało i wszystko wyszło dobrze i no, ludzie, którzy wtedy tam młodzi w Krakowie mieszkali, no to wiedzą, jak było grubo. Ale już to był jeden taki, wiesz, element. Zresztą to też nie z naszej winy nawet, wiesz, bo jakby mieliśmy tam w sumie w trzy firmy to zorganizowaliśmy, nie? I mieliśmy pewien podział. Okazało się, że wiesz, ci, którzy też z tymi pozwoleniami po prostu zawalili sprawę, później nas też no nie do końca fair potraktowali i tak dalej, już nie będę tam wnikać w to. Natomiast no była to nauczka, nie, na całe życie, żeby wielu rzeczy się nauczyłem, przede wszystkim właśnie, żeby mówiły jaskółki, że niedobre są spółki i miały rację, tak. Że wiesz, żeby takie rzeczy po prostu załatwiać wszystko, także na szczęście już później nigdy w życiu, ani wcześniej zresztą też nie miałem jakichś takich tego typu ekscesów. A powiedz mi w ogóle, jak poznałeś swoją żonę Tajkę
I jak wygląda związek z Tajką? Czy są duże różnice kulturowe pomiędzy Polską tutaj a Tajlandią? Czy jak to właśnie my się poznaliśmy w Bangkoku. Poznaliśmy się w Bangkoku. O, zresztą idzie właśnie moja żona. O. You can say hello to camera. Jest właśnie moja żona z synkiem. Bo tak jak mówię, jest cała rodzina tutaj teraz. Jest mój brat z żoną, z dziećmi, także jest, jest i żona, jest i synek, kochany. No i my poznaliśmy się w Bangkoku. I w zasadzie od samego początku, powiem ci, od pierwszego, wiesz, dnia przypadliśmy sobie strasznie do gustu. Po prostu wiedzieliśmy, że to jest to, mimo tego, że wiesz, ona za bardzo wtedy coś tam mówiła, nie? Więcej rozumiała niż mówiła po angielsku, a ja za bardzo nie mówiłem po tajsku, więc mieliśmy trochę, wiesz, komunikację taką, na, połączenie, wiesz, tajskiego, angielskiego i mieszanki jakiejś jeszcze, wiesz, i języka migowego. I pomimo tego, że wiesz, że właśnie wtedy no, jeszcze się nie potrafiliśmy tak skomunikować jak dobrze jak teraz, to po prostu no, strasznie jakby przypadliśmy sobie do gustu i wiesz, i w zasadzie od pierwszego dnia wiedzieliśmy, że to jest to, nie? Ja zresztą, wiesz, poznałem w lutym moją żonę i w czerwcu już, na, pamiętam, w dzień swoich urodzin akurat, się jej oświadczyłem. Czyli szybka, czyli szybka akcja była. 4 miesiące, no, natomiast ślub później mieliśmy dopiero 2 lata później. Ale już wiedziałem, że to jest to, już wiedziałem po prostu, że to jest kobieta, z którą chcę spędzić całe swoje życie i byłem, wiesz, bardzo szczęśliwy, bo zajęło mi w sumie kilkanaście lat szukanie właśnie tej wymarzonej. Ja byłem kiedyś strasznym romantykiem i zawsze, wiesz, marzyłem o tym, żeby mieć właśnie taką prawdziwą miłość w swoim życiu, kobietę na całe życie, tylko nie mogłem jej wcześniej znaleźć, nie? I wiesz, i mimo tego, że aktywnie szukałem, to nie było tak, że wiesz, siedziałem w domu, tylko naprawdę umawiałem się, no, setki randek w życiu, wiesz, przeżyłem i związków też kilkanaście, to jakoś nie udawało mi się wcześniej odnaleźć tego, co bym szukał, a właśnie no, z żoną to był temat od razu jakby, który zaskoczył i do dzisiaj jesteśmy bardzo, wiesz, szczęśliwym związkiem, już w sumie razem jesteśmy 7 lat, dokładnie 7 lat, powiem ci, 7 lat, jak to nagrywamy teraz, bez... 7 lat bez jednego tygodnia. Dokładnie jesteśmy razem, bo poznaliśmy się tam właśnie zaraz przed walentynkami. I naprawdę no, cieszę się, że ją poznałem. Jeśli chodzi o różnice w ogóle kulturowe, to są oczywiście. My myślimy trochę inaczej jako ludzie z zachodu, Tajowie myślą inaczej tutaj, oni mają inne podejście do życia, inne rzeczy są dla nich ważne, u nas wiesz, kariera, osiąganie celów, to jest taki temat bardzo popularny, nie? Jeśli mamy jakiś konflikt czy problem, to przeważnie chcemy go rozwiązywać od razu, oni zapominają o nim i liczą na to, że wiesz, że się rozwiąże sam. Także musieliśmy się na pewno tutaj dotrzeć, ale myślę, to pierwszy rok, dwa były takie właśnie, że wiesz, że pewne tematy musieliśmy sobie powyjaśniać i jakby ona zrozumieć, że ja pochodzę z innej kultury, a ja zrozumieć, że ona z innej, nie? I znaleźć coś po środku, znaleźć taką formę, która jakby i mi, i jej pasuje. I udało nam się to zrobić, ale poza tym powiem ci, aż takich wielkich różnic nie ma, raczej te różnice, które są fajne po prostu, są czymś atrakcyjnym, na tej zasadzie wiesz, zupełnie inne jedzenie, nie, jakieś inne rzeczy, inne piosenki, inne zabawy, inne filmy na przykład, nie, i możemy dzięki temu, wiesz, ja jej mogę jakieś moje filmy puszczać, które mi się podobają, ona mi może puszczać jakieś tam tajskie i mamy ciekawsze życie, nie, więc raczej jest to urozmaicenie niż jakieś tam dużo konfliktów, ale to też myślę zależy od tego, jak ktoś podchodzi, nie, jakby ktoś, wiesz, przyszedł tutaj, przyjechał do Tajlandii, nie? Z taką postawą bardziej, wiesz, nie tyle dominującą, co taką, że mam postawię na swoim, nie? I wiesz, ja ci udowodnię w związku, że tak będzie, to Tajka bardzo szybko, ona po prostu, wiesz, przestanie odbierać twoje telefony i to tak generalnie mają, nie? Tutaj nie ma tak, wiesz, że ktoś ci tam wygarnie, nie? W twarz, tylko po prostu już się do ciebie nie odezwie, nie? Więc tak to raczej wygląda. Natomiast związek jest na pewno fajny, pod tym względem, że dopełniamy się bardzo dobrze. Wiesz, to jest, ja wiem, że w dzisiejszych czasach ludzie mają różne tam pomysły na związki, różne pomysły tam mają na ogólnie relacje między kobietą a mężczyzną. Natomiast ja bardziej tak zawsze do tego tradycyjnie podchodziłem, nie? Że nie na zasadzie, że wiesz, my musimy być tacy sami, mamy konkurować ze sobą, nie? Że oboje mamy nosić w związku spodnie, tylko, że wiesz, jest ta rola męska, jest ta rola żeńska i raczej się powinniśmy dopełniać, nie? I robić to, w czym jesteśmy najlepsi i w czym się najlepiej czujemy sami i znaleźć właśnie taki model, w którym się dopełniamy, a nie w którym konkurujemy ze sobą, nie? Nie wyobrażam sobie, żebym, wiesz, na przykład, no ja prowadziłem te biznesy, nie? Tworzyłem
firmy, zarabiałem pieniądze i nie wyobrażam sobie, żeby, wiesz, równocześnie moja żona też jakby robiła to samo, co ja. Nie wyobrażam sobie związku z samym sobą po prostu, nie? Tylko raczej szukałem właśnie, wiesz, kogoś, z kim możemy się dopełniać. I wiem, że ludzie, wiesz, tam różne konfiguracje mogą sobie akurat tworzyć, natomiast dla mnie, wiesz, dla mnie było ważne raczej to dopełnianie, nie? Że właśnie fajnie mamy pewne role w tym związku, dopełniamy się, wspieramy się, pomagamy sobie, nie? Ale nie konkurujemy ze sobą. Jak twoje życie się zmieniło po urodzeniu dziecka? Bo w tamtym roku pojawił się właśnie mały król na tym świecie i jak to się tutaj u ciebie pozmieniało? Wiesz co, pozmieniało się na pewno sporo, jeśli chodzi o styl życia ogólnie. Na początku przyznam, że było troszkę ciężko, bo nagle jakby, wiesz, no właśnie to jest kwestia tego, że się dopełnialiśmy wcześniej, nie? A nagle jakby moja żona była w 100% swojego czasu przywiązana do opieki, nie? I to było aż do momentu, kiedy mieliśmy niańkę. To po prostu jakby rozwiązało wszelki jakiś problem czasowy, nie? I tego typu rzecz. I to była naprawdę najlepsza decyzja, że właśnie znaleźliśmy sobie nianię, która mogła odciążyć na tych parę godzin spokojnie w ciągu dnia właśnie moją żonę. I wtedy mieliśmy i czas dla siebie, i wiesz, i ona miała czas dla siebie, i też mieliśmy czas właśnie, żeby ustalić sobie nowy trochę model życiowy. Natomiast wszelkie jakieś nawet, ja wiem, że ludzie często mają na pewno trudno, nie, na początku, bo jednak właśnie jest ta kwestia czasu, niektórzy mają też problem finansowy, nie, i tak dalej, ale po prostu później to wszystko jest wynagradzane, nie, już bardzo szybko jest wynagradzane, bo syn jest no po prostu tak czadowy nasz i robi różne cały czas śmieszne rzeczy i uśmiecha się no non stop, sam zresztą widziałeś, nie? Tak, bardzo pozytywne. Że po prostu cały czas się uśmiecha, jak tylko go widzę, wiesz, żona codziennie rano na przykład jak przynosi mi śniadanie do biura, no do gabinetu tam na górze, to wiesz, przychodzi właśnie z synkiem na rękach i on zawsze jak już tylko widzi mnie przez szybę jeszcze, nie? Jeszcze nie wejdzie do środka, to już ma uśmiech po prostu od ucha do ucha, ja mam uśmiech od ucha do ucha i jest to fajna, bardzo, bardzo fajny element i cieszę się. Wiesz, ja kiedyś byłem człowiekiem, który nie czułem się zupełnie gotowy, nie, na dzieci, nawet tam mówiłem to w różnych wywiadach, jak ktoś mnie pytał, ale bardzo się cieszę, że dojrzałem. Akurat, wiesz, jak my zdecydowaliśmy się właśnie, żeby mieć pierwsze dziecko, bo to może nie koniec jeszcze podziałamy coś, nie, w tym macie. Natomiast jak bardzo się cieszę, że, wiesz, zdecydowałem się na to, że jakby przyszedł taki moment, że ja po prostu powiedziałem mojej żonie, dobra, robimy, nie, i tydzień później już było zrobione. Dzisiaj bardzo się cieszę z tego, bo naprawdę jest to fantastyczna sprawa i wiem jeszcze, że będzie lepiej, nie? Bo na razie to, wiesz, jeszcze nie mówi nasz synek, już się dopiero niedawno nauczył chodzić, więc już tam pomyka po całym domu, po prostu już robi, muszę mu kupić zresztą jakiś tam GPS i zobaczyć, ile on kilometrów dziennie robi, bo po prostu non stop jest, wiesz, dookoła biega. Natomiast dopiero fajnie, myślę, będzie, jak się nauczy mówić, nie? A propos właśnie mówienia, w jakim języku chcecie go uczyć? Tutaj głównym językiem będzie tajski, też będziecie chcieli równolegle, żeby się uczył polskiego i na przykład angielskiego i też w jakim wy języku się wy porozumiewacie między sobą? Ty się nauczyłeś tajskiego, tak samo jak twoja żona polskiego, czy z tym jest problem, jeżeli chodzi o Ja się nauczyłem tajskiego, tak? To raz. Druga sprawa jest taka, że moja żona, wiesz, bardziej wyćwiczyła, bo ona wcześniej znała ten angielski, tylko wiele osób na pewno tak ma, nie? Że, wiesz, że znają ten język, rozumieją, co ktoś mówi, a ciężko im samym coś powiedzieć, bo nigdy nie praktykowali tego, nie? Moja żona tam wcześniej nie znała nikogo nawet, wiesz, obcokrajowca, więc nigdy nie mówiła w tym języku. Pisała, bo tam w pracy, wiesz, jakieś zamówienia robiła i tak dalej, natomiast nie mówiła, więc jej dosyć szybko to zajęło, żeby się angielskiego nauczyć. A ja też miałem dużą chęć, żeby się nauczyć tajskiego, więc pracowałem na tym, zresztą po to aplikację tą stworzyłem wtedy, Linglinga. I ja się nauczyłem tajskiego, więc nasza komunikacja dzisiaj to jest takie połączenie, wiesz, tajskiego i angielskiego, tak zwany Thaiglish, z domieszką polskiego, bo jakoś nie naciskałem na żonę, wiesz, z tą nauką polskiego, bo jej się w sumie, no mieszkamy tu w Tajlandii, nie, więc angielski na pewno jest dobrym językiem, bo wiele osób tutaj mówi, wiesz, obcokrajowców, no sąsiadów wszystkich mamy, wiesz, Francja, Anglia, Stany Zjednoczone i tak dalej, więc czy przyjaciół, więc z nimi się po angielsku porozumiewamy. Ja tu się porozumiewam po tajsku, wiesz, z całą służbą w domu, czy tam z robotnikami, którzy teraz budują ten drugi dom, i po tajsku, a mówię, nasza komunikacja jest połączenie tajskiego, angielskiego z domieszką polskiego, bo żona coś tam już podłapuje, zwłaszcza teraz właśnie jak nawet zabawek różnych, które Wojtusiowi kupiliśmy, wiesz, jakieś tam 1, 2, 3, 4, 5, to ona się też uczy tego, nie? Z jakichś kolorów się nauczyła ostatnio też z jakiejś takiej, wiesz, zabawki, którą mu kupiłem.
I jego chcemy uczyć tak, że po prostu ja mówię do niego po polsku, moja żona mówi do niego po angielsku, a nasza opiekunka mówi do niego po tajsku. Wow, także trzech języków się będzie uczyć. Trzech języków będzie się uczyć od samego początku, bo chcę jednak, żeby ten polski znał, mimo tego, że wiesz, mieszka tutaj w Tajlandii i tu mu się raczej nie przyda, bo tu Polaków to kot napłakał, nie? Raczej nie ma za dużo. Natomiast chcę, żeby też, wiesz, tą kulturę polską utrzymać, wiesz, dlatego imię dostał Wojciech, porządne, polskie, bo szukałem naprawdę polskiego typowego imienia, nie jakiegoś tam, wiesz, John czy czegoś, co John nie jest polskim, nie, imieniem. John. No Jan, nie? To nie wywodzi się. A Wojciech jest właśnie jednym z niewielu, bo szukałem tak intensywnie, jednym z niewielu imion, których po prostu nie ma w innych językach, jest typowo polskie, po prostu, wiesz, typowo wywodzi się z tej polskiej kultury. Poza tym też, no, jest to imię mojego ojca, więc chciałem z szacunku dla, wiesz, mojego taty dać wnukowi właśnie takie imię. Jesteś współtwórcą wyzwania 90 dni tutaj, ludzie, jeżeli... Ludzie na pewno mogli zetknąć się swoimi filmikami na YouTubie odnośnie wyzwania 90 dni, a ci, którzy się nie zetknęli, to mógłbyś teraz właśnie wytłumaczyć, na czym polega wyzwanie 90 dni i jakie zmiany przechodzą w programie właśnie ludzie? Jasne. Wyzwanie 90 dni to jest projekt, który zbiera w sobie całą wiedzę z rozwoju osobistego, jaka powstała na świecie. Całą wiedzę i to przedstawioną jeszcze, wiesz, w bardzo prosty sposób. Sam zresztą robiłeś program, no to wiesz, jak było. Tak, jestem uczestnikiem, polecam gorąco. I jest to projekt, wiesz, w którym my chcieliśmy ludziom dać przede wszystkim nie tylko wiedzę, ale faktyczne zmiany w życiu. Bo ja wiedziałem, że wiesz, że jest dużo osób na przykład, które już mają dostęp do, bo w ostatnich latach już są książki różne w Polsce i tak dalej, są szkolenia. Natomiast wiem też, że bardzo wiele osób ma jakąś teorię w głowie, a nie mają praktyki, nie wprowadzają w ogóle tego w swoje życie, nie? Że czyta książkę, okej, niby ma jakąś wiedzę, ale jego życie faktycznie się nie zmienia. I stworzyliśmy ten program właśnie z takim podejściem, żeby przede wszystkim nie tylko ludziom dawać konkretną jakąś wiedzę, konkretne narzędzia, metody, ale żeby też oni, realizując ten program, właśnie wyrabiali w sobie odpowiednie nawyki w myśleniu, w działaniu i poprzez to zmieniali swoje życie. Czyli wiesz, małymi krokami codziennie jakąś małą zmianę wprowadzać, ale robić to właśnie konsekwentnie, 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 aż te rezultaty się pojawią. No i udało nam się to zrobić, nie? Udało się to zrobić, bo przez tych kilka lat dokładnie, no już jest 5 lat i jakieś 4 miesiące, jak teraz nagrywamy, kiedy ten program, kiedy z tego programu ludzie mogą korzystać, no to ponad 3,5 tysiąca osób już przeszło, albo idą aktualnie, no bo tam jeszcze część osób robi program. Jak wiesz, nie wszyscy za pierwszym razem też kończą, nie? Tak, nie czasem trzeba dwa podejścia i tak dalej, ale to wiesz, to nie ma znaczenia. Ważne, że są efekty i ważne, że ktoś po prostu prędzej czy później to swoje życie zmienia. I efekty, które ludzie mają, no tak jak ci wcześniej zresztą opowiadałem, to jest coś dla mnie wręcz nawet zaskakującego, bo ja wiesz, przewidywałem, że ludzie zmienią swoje życie. Tylko ja wiedziałem po sobie, że mi to zajęło wiele lat, a nie wiedziałem, że wiesz, ludzie są w stanie wprowadzić tak kolosalne zmiany w swoim charakteru, w swoim podejściu do życia, w swoim działaniu, czy w efektach, które osiągają, na przykład w parę właśnie miesięcy. I to było dla mnie wielkim szokiem wręcz, bo liczyłem bardziej na to, że wiesz, że to wyzwanie będzie dla ludzi taką odskocznią, nie? Że czegoś się nauczą, wyrobią sobie nawyki, ale efekty to się pojawią za rok, za dwa, za pięć i u niektórych tak jest, nie? Ale jest bardzo dużo osób, które już, no, realizują program i już po paru tygodniach, na przykład jeszcze zanim ten program skończą, to już mówią, że najlepsza decyzja życia, nie? I że faktycznie to życie zmienia się w ogromnym stopniu. I co ludzie zmieniają w swoim życiu? Praktycznie wszystko, wiesz, historie są bardzo różne. Niektórzy ogarniają finanse, nie? Czyli niektórzy potrafią na przykład wykaraskać się ze swoich długów jakichś, zacząć nimi lepiej zarządzać i poprzez to właśnie je spłacać. Niektórzy dochodzą do bardzo dużych pieniędzy, bo już wiem, że mamy dosyć sporą liczbę kursantów, którzy doszli do milionów, co bardzo mnie cieszy, bo tak jak ci wcześniej też wspomniałem, że jak rozmawialiśmy, że dla mnie to jest ważne, że nie tylko wiesz, ja mogłem na przykład dzięki tej wiedzy, czy to wiesz, wiedzy z rozwoju, czy wiedzy później też biznesowej, że ja mogłem dojść do na przykład bardzo dużych pieniędzy, czy ja mogłem zbudować sobie piękne życie, ale dla mnie to jest wspaniałe, że ci ludzie mogą to powielać, nie? Że oni mogą osiągać nawet niektórzy większe sukcesy w życiu niż ja. I to jest piękne. To jest piękna sprawa, więc... Ale nie tylko finansowo, wiesz, niektórzy jakieś mają elementy zdrowotne, nie? Czy związane z sylwetką, związane ze schudnięciem, a niektórzy z przybraniem masy, niektórzy z przebiegnięciem maratonu, a niektórzy z przebiegnięciem pierwszych 10 kilometrów. A niektórzy jeszcze w ogóle, żeby, wiesz, żeby zacząć jakikolwiek sport uprawiać. Inni ludzie nabywają pewności siebie. Są też osoby, które potrafiły poradzić sobie z naprawdę jakimiś ciężkimi sytuacjami życiowymi. Mamy osoby, które przyłączają się do programu, byłyby bezdomne.
były bezdomne i po prostu nie miały za bardzo gdzie mieszkać. Na przykład ktoś z rodziny im ten program sprezentował i potrafili ogarnąć niesamowicie swoje życie. Są ludzie, którzy byli w depresji i przez lata na przykład no, nie pomagały im różne terapie i tak dalej. O ile ja zdaję sobie sprawę, wyzwanie nie jest żadnym lekiem na depresję, ale dla wielu osób na przykład ta depresja nie jest spowodowana tym, że oni mają powód jakiś chemiczny w swojej głowie, nierównowagę chemiczną, tylko jest spowodowana po prostu ich, za przeproszeniem, gównianym życiem. Nie? Po prostu mają kiepskie życie. No i jak ktoś ma być szczęśliwy, jak ma beznadziejne życie, w którym, wiesz, nie radzi sobie sam ze sobą, otacza się ludźmi, których nie lubi, ma pracę, której nie lubi, mieszka w miejscu, którego nie lubi, no to wiesz, codziennie jak ktoś po prostu żyje w takiej rzeczywistości, która mu nie odpowiada, to nie ma się co dziwić, że po pewnym czasie już ten mózg wchodzi w taki stan permanentnie, nie? Cały czas wkurzenia, frustracji, smutku i poprzez to właśnie, że oni zaczynają zmieniać swoje życie, to jakby eliminują prawdziwą przyczynę tego, nie? Więc wiele osób też wskazuje na taką zmianę. Oczywiście no, pewność siebie, samoocena, to też jest coś, co wynika też bezpośrednio, nie tylko są tam różne ćwiczenia i tak dalej w wyzwaniu, nie, które pomagają to zbudować, ale też wynika z tego, jakie ty masz życie, nie? Jak człowiek może mieć pewność siebie, jak może mieć wysoką samoocenę, który żyje życiem, którego nie cierpi, nie? Więc jak się ją zacznie zmieniać to życie i zacznie coraz budować bardziej to życie, żeby przypominało jego marzenia, to automatycznie rośnie jego samoocena, bo on jest szczęśliwszy sam ze sobą. I rośnie, wiesz, w taki sposób nie sztuczny jakiś, że on, wiesz, tam jakieś sztuczki zastosował, tylko w prawdziwy sposób, nie, że po prostu jest szczęśliwy, on jest spójny z tym, co, wiesz, jakie są jego marzenia, jak wygląda jego życie. Także, no, efektów jest mnóstwo, ale też ludzie mają różne jakieś, wiesz, pokręcone marzenia czasem, nie wiem, skoczyć ze spadochronu, podróżować po świecie, nie, więc... My jakby nie ingerujemy w to, nie mówimy ludziom, co mają robić, tylko raczej dajemy im odpowiedni, wiesz, zestaw narzędzi do tego, żeby te swoje marzenia po prostu w sobie odkryć i później je realizować. Ponad miesiąc temu wielki sukces, 2500 osób w arenie krakowskiej, tak? Tak, tak, prawie 2500 osób w Tauron Arena Kraków. Tak, w Tauron Arena Kraków, Szkoła Wygranych i tam było też wiele takich osób właśnie, o których opowiadałeś, które miały niesamowicie duże problemy w swoim życiu i poprzez wyzwanie właśnie i waszą pomoc zmieniły swoje życie, tak? Tak, tak, tak. I to ludzie, wiesz, to jest fajnego, bo jest też społeczność, w której no, teraz już mamy ponad te 3500 osób i to jest fajne, że są tam ludzie, wiesz, niektórzy, którzy no właśnie startowali po prostu z najgorszego jakiegoś, wiesz, dołu życiowego, w jakim można być, wiesz, bezdomność, uzależnienie od narkotyków, alkoholu i tak dalej. No, ciężko już, wiesz, wyobrazić sobie coś, że może być niżej, nie? Ale są też ludzie, wiesz, milionerzy z potężnymi filmami, są ludzie najmłodsi nawet, wiesz, miałem przyjemność spotkać właśnie podczas tego weekendu osobiście dwóch najmłodszych kursantów w wieku 14 lat wyzwania i tak samo mamy kursantów w wieku 76 lat, nie? Więc to jest jakby cały przekrój społeczeństwa i są tak różni ludzie, no... My mamy nawet księdza proboszcza, mamy wiesz, mamy policjantów, mamy urzędników skarbowych, mamy ludzi praktycznie no, z każdego, wiesz, właścicieli firm, ludzi, którzy mieszkają w sumie w 38 krajach mieszkają nasi uczestnicy, nie? Po całym świecie, ale co jest najfajniejsze, że w tej społeczności oni też właśnie wspierają się, pomagają sobie i czasem, wiesz, osoba 60-letnia spokojnie pomaga komuś, wiesz, kto ma 20 lat. To nie jest tak, że ktoś, ty szczylu, to ja ci nie, tam nie będę w ogóle się tobą interesować. Tylko właśnie ludzie mają fajne podejście, no wydaje mi się, że wiesz, poprzez to, jaki ja ludziom daję przekaz, i zresztą zawsze tak było, nie? Od kilkunastu lat, kiedy już szkoliłem ludzi, to trafiali do mnie fajni ludzie. Tak jak ty. Czyli przyciągałeś. Tak, przyciągałem, wiesz, oni nie szukali jakichś, wiesz, magicznych sztuczek, nie szukali metod, nie wiem, jak uczyłem o związkach, to nie szukali tego, jak tylko zaciągnąć dziewczynę do łóżka, jak uczyłem, jak zarabiać pieniądze, to nie szukali tego, jak kogoś zrobić w konia, nie, i go szukać i tylko, wiesz, jakimkolwiek, wiesz, po trupach do celu osiągnąć coś tam, tylko zawsze ja mocno stawiałem na te zasady moralne i wiesz, i na uczciwość, i na taki kręgosłup mocnych, po prostu sztywnych, podstawowych wartości w życiu. I wydaje mi się, że takich ludzi też właśnie przyciągamy w wyzwaniu, wiesz, oni dzięki temu tworzą tą fajną społeczność, bo po prostu jakieś dupki rzadko, czasem się zdarzy, wiesz, raz na 1000 osób, to jest statystyka, ale naprawdę bardzo, bardzo to są jakieś, wiesz, ktoś, żeby faktycznie, nie wiem, miał jakieś tam negatywne intencje, to praktycznie w ogóle się coś takiego nie zdarza, a jeśli się zdarza, to bardzo szybko taką osobę eliminujemy ze społeczności, natomiast jest to fajna społeczność ludzi, wiesz, i też na przykład ja zauważyłem, że ogromne znaczenie to ma dla ludzi, nie? Że nie tylko jest program, nie tylko my jako trenerzy pomagamy, ale też właśnie jest to wsparcie tej grupy, nie? Coś, co... Tak.
coś, na co ludzie mogą liczyć faktycznie każdego dnia, jeśli ktoś ma jakiś problem, to, to od razu pojawia się, wiesz, grupa kilkudziesięciu osób, które gdzieś tam na naszym portalu tą osobę chcą wesprzeć, ludzie na żywo się spotykają, tworzą, wiesz, mamy już małżeństwa, biznesy wspólne, milionowe, mamy przyjaźnie, także no jest to fajna rzecz i naprawdę cieszę się, że coś takiego w życiu mnie spotkało, nie? Wiem, że stworzyliśmy to, ale też na pewno mam być za co wdzięczny, nie? Mam być za co wdzięczny właśnie, że mogę na tyle ludziom pomagać, bo jest to no, najwspanialsze uczucie na świecie. Powiem Ci, że ja sam poznałem niesamowitą ilość osób w tym programie i z czymkolwiek bym się nie borykał w swoim życiu, z jakimkolwiek problemem, zawsze jak się odezwę na grupie i tak dalej, są życzliwe osoby, które chcą pomóc, ale to, co Ty powiedziałeś, dla mnie jest niesamowite, że są nawet osoby, które mają 76 czy tam 70-60 lat i chcą coś zmienić w swoim życiu, także jeżeli ja często słyszę, że ktoś ma 40 czy 50 lat, a on mówi, że już wiesz, że już przegrał życie i tak dalej, to jest... Niektórzy 30 mają, nie? I już myślą, że wiesz... Tak, także to jest... Nie, oczywiście. To jest, ja też się zresztą staram ludziom to powtarzać, wiesz, nigdy nie jest za późno na zmiany i nigdy tak samo nie jest za wcześnie. Jeśli ktoś faktycznie chce budować piękne życie, to powinien zacząć, wiesz, tu, dzisiaj, teraz, jakieś tam decyzje swoje podejmować, coś robić z tym swoim życiem, a nie czekać, aż coś się zdarzy, bo nic się nie zdarzy. Mhm. Wiesz, to będzie dzień za dniem płynąć po prostu i człowiek tylko będzie coraz bardziej betonować się w jakimś danym, w danej sytuacji, albo będzie tylko gorzej. Chyba, że właśnie zacznie, mówię, podejmować konkretne decyzje, coś zmieniać, nie? No bo przecież codziennie wstajesz rano i możesz to swoje życie zmienić. Możesz, kurczę, tak jak Ty zrobiłeś teraz, spakować mały plecak i wyjechać sobie do Azji na drugi koniec świata. Możesz? Możesz. I każdy praktycznie może to zrobić. No wiadomo, matka jak ma tam dzieci trójkę, to nie może, bo ma jakieś tam zobowiązania, ale może z kolei inne jakieś zmiany, nie, wprowadzić. Może zmienić pracę, może zmienić swój styl życia, styl jedzenia, styl rozmowy ze swoim mężem, nie? Styl tego, jak wychowuje swoje dzieci, styl tego, czy rano wstaje, to co wcześniej mi powiedziałeś. Czyli rano wstaje i nie wiem, jest wkurzona na cały świat, nie, i sfrustrowana, czy rano wstaje i z uśmiechem na ustach, wiesz, wita każdy dzień i jest wdzięczna za to, że ten dzień dostała. Tak, dokładnie. Powiedz mi tak, a propos wdzięczności, za co najbardziej kochasz Tajlandię? Taka jedna rzecz, za którą najbardziej kochasz. Za moją żonę, myślę. Za twoją żonę. Za moją żonę, bo jest cudowną kobietą, wspaniałą kobietą i jestem strasznie wdzięczny za to właśnie, wiesz, że mogłem ją poznać, kogoś takiego i że jeszcze ktoś taki zechciał ze mną być. Natomiast za co kocham ten kraj? Za wiele rzeczy. Przede wszystkim za pogodę. Wiesz, o czym mogłem się teraz przekonać, jak byłem w Polsce w styczniu i był to pierwszy od wielu lat mój przyjazd do Polski, wiesz, nie w lecie. I przypomniałem sobie, dlaczego nie mogę mieszkać w Polsce, bo po prostu nie cierpię zimy, naprawdę nie cierpię zimna. Dla mnie, ja jestem stworzony do tropików, także uwielbiam za to Tajlandię, że wiesz, tu cały rok 25 w nocy, 31 w dzień, zwłaszcza u nas na wyspie i wiesz, i rzadko ta temperatura o 2-3 stopnie się zmienia, więcej niż 2-3 stopnie w górę, w dół, więc za pogodę kocham, wiesz, za to, co dzisiaj jest, że jest po prostu bezmurne niebo i pewnie przez najbliższych parę miesięcy takie będzie, za palmy dookoła, bo to zawsze było moje marzenie, zresztą widzisz tu dookoła w moim domu są wszystkie rodzaje, kształty i palm jakie tylko mogę znaleźć gdzieś. Za to też wiesz, że są tutaj mili, fajni ludzie, łagodni. Ja nie lubię ludzi agresywnych, nie lubię ludzi takich, wiesz, porywczych, którzy... W ogóle nie lubię ludzi właśnie, którzy kogoś, nie wiem, chcą bić, atakować, hejtować, wyzywać. Tu raczej takich ludzi nie ma, jest ich na pewno jakaś tam część, ale bardzo mała. Ja się nie spotkałem nigdy i za to właśnie, że ci ludzie są tutaj łagodni. Wiadomo, mają też swoje wady, nie? Bo to jest, nie ma co też wybielać specjalnie, więc mają jakieś inne, ale wiesz, zawsze jakiś balans uważam, że jest jak dla mnie dla plus, nie? A taka jest rzecz może, której najbardziej w Tajlandii nie lubisz? Jest coś takiego, nie co, lubię, wiesz, co nie bardzo ma. Tutaj... Nie ma jakichś takich rzeczy, bo nawet jeśli coś mi nie odpowiadało, to ja sobie zawsze z tym jakoś radziłem, wiesz? A jeżeli chodzi na przykład o prowadzenie biznesu? Super, bajka. Porównałbyś to z warunkami, jakie mamy w Polsce, jeżeli chodzi o podatki, nie, absolutnie nie. I tak tu jest bajka. Rzeczy. Tu przede wszystkim, wiesz, widać po prostu, że jakby cała strona, wiesz, ta rządowo-formalna, jest przychylna bardzo biznesowi, nie? I wspiera się tutaj ludzi i ludzie naprawdę mają dużą łatwość, wiesz, w prowadzeniu biznesu. W ogóle ktoś, podam Ci przykład, nie? Coś, co u nas nie istnieje w ogóle od wielu lat. Ja pamiętam, jak byłem mały jeszcze w Polsce, to wiesz, to gdzieś tam przy przystanku się babcia mogła rozłożyć na gazecie i sprzedawać jakieś kwiatki, sprzedawać jakieś tam, wiesz, jedzenie, czy tego typu rzeczy. Było coś takiego, nie? To już, no nie pamiętam, od 20, 30 lat, nie wiem nawet ile, ale na pewno więcej niż 20, 20 kilka, nie ma czegoś takiego w ogóle, nie? No bo wiesz, sanepid, urząd skarbowy, kasa fiskalna, te wszystkie rzeczy. Tutaj jak ktoś na przykład, wiesz, chce po prostu sobie zarabiać te pieniądze, to ma tak, mamy efekty specjalne, synka,
Płaczę. Tak jest. No czasem się zdarzy najlepszym. I tutaj wiesz, ktoś po prostu jak naprawdę chce zacząć zarabiać pieniądze, to wychodzi na ulicę, faktycznie rozkłada sobie ten, wiesz, stół, składane krzesełko, wystawia cokolwiek na ten stół i może to sprzedawać, nie? Więc to jest jakby duży plus, że ludzie mają bardzo dużą łatwość, żeby prowadzić właśnie sobie taki mały biznes, ale nawet w przypadku dużego biznesu też jest tutaj, jest na pewno dużo prościej. Jest na pewno dużo prościej, wiesz, przepisy są takie, że no jak ja się chciałem dowiedzieć na przykład, wiesz, jak w Europie wprowadzili RODO, tak. Wiesz, i najbardziej kretyńskie, co człowiek mógł wymyślić w ogóle na ziemi, albo top ten, nie? I wszystkie te zasady, to zajrzałem w Tajlandii, nie? Jak wygląda, wiesz, ustawa tam o właśnie dotycząca tych jakichś rzeczy związanych z internetem. No to miała, nie wiem, 5 stron, które, wiesz, jest dużą czcionką napisane, że każdy człowiek, który ma tam IQ powyżej 80, może to przeczytać i zrozumieć. Mhm. A jak w RODO zajrzałem w Unii Europejskiej, to 160 stron plus z odnośnikami to musisz 1500 przeczytać. Mhm. I też i tak nikt tego, jest to taką, wiesz, nową mową prawniczą napisane, że nikt tego nie zrozumie w ogóle faktycznie, jak to zastosować. Są to wtedy kretyńskie przepisy, bo nikt nie jest w stanie ich stosować. One są tak trudne, że wiesz, musisz zatrudnić armię prawników, na których nie stać większość ludzi, którzy wiesz, prowadzą sobie jednoosobową działalność. No i mówię, tu po prostu te przepisy są naprawdę łatwe. Jak patrzyłem, wiesz, prawo związane na przykład z nieruchomościami, to była, nie wiem, cały akt prawny 10 stron i przeczytałem go sobie, wiesz, po angielsku. Nawet myślę, po tajsku bym zrozumiał większość, ale po angielsku po prostu no, w ciągu 10 minut byłem w stanie ogarnąć cały temat prawa nieruchomości w kraju, nie? Mhm. Nie musiałem zatrudniać do tego, wiesz, sztabu prawników za grube pieniądze, którzy i tak by nie mieli też pełnej wiedzy, bo nie są w stanie tego mieć ogarniętego, nie? W Europie. Więc na pewno pod tym względem jest dużo prościej. Wiadomo, też są jakieś tam minusy, na przykład, wiesz, taka biurokracja duża tutaj, że tych papierów zawsze trzeba generować straszne ilości, nie? Mhm. Jeszcze nie jest wszystko skomputeryzowane, więc dużo jest papieru. Ale da się jakoś przez to przejść. No dla mnie jest na pewno, wiesz, fajnie i jakby nie mam co narzekać. Tak jak mówię, ciężko mi tutaj znaleźć, wiesz, jakieś minusy, bo ja ogólnie jestem człowiekiem, który pozytywnie podchodzi do świata. Jak mi coś nie pasuje, to zmieniam. I rzadko mam takie sytuacje, wiesz, tutaj nawet ciężko mi sobie przypomnieć. No mówię, coś, że nie wiem, muszę wizę zrobić, pojechać tak, do tego urzędu, no to mógłbym tego nie robić, chciałbym tego nie robić, nie? Zrobić wizę jedną na 10 lat, a nie co roku czy co 2 lata, żeby nie tracić na to czasu, ale wiesz, no mówię, to są jakieś szczegóły, detale, które nie burzą mi zupełnie mojego, wiesz, mojego spokoju i mojego szczęścia. Wiesz co, chciałbym Cię teraz zapytać o plany na przyszłość, bo wiele osób myśli, że jak osiągnie właśnie taki status społeczny, jak Ty, że na przykład będzie go stać na dobre auto, będzie miał fajną willę z basenem nad oceanem, i tak dalej, będzie zarabiał dużo pieniędzy, no to jest bardzo dużo osób myśli, że to jest po prostu cel w życiu, że dojdą do tego miejsca, położą się brzuchem do góry i że będą szczęśliwi. Ja uważam, że naszym celem w życiu jest droga, którą podążamy. Cały czas trzeba sobie te cele wyznaczać i właśnie chciałbym się Ciebie zapytać, jakie są Twoje najbliższe plany na przyszłość i czy zgodzisz się ze mną z tym, że właśnie cel jest, że nasza droga życiowa jest naszym celem, który musimy podążać i cały czas sobie po prostu wyznaczać coraz to nowe rzeczy, które mamy do zrobienia. Oczywiście, że się z Tobą zgodzę, bo wiesz, cel to jest tak naprawdę wisienka na czubku tortu. To jest takie, wiesz, ja wiesz, 2 lata przygotowywałem się do Ironmana i sam Ironman to było kilka godzin, samo przebiegnięcie przez metę, czyli to, co było moim celem, nie, żeby ten medal zdobyć, to było, nie wiem, parę sekund, nie? I radość z tego to były 2 minuty, tak naprawdę, nie? I później jakby z powrotem człowiek wraca do rzeczywistości. Uh-huh. Ale to właśnie dążenie do tego celu i wiesz, i osiąganie kolejnych rzeczy, które jakby się, wiesz, zaczynają budować tą twoją, ten twój życiowy sukces, nie? Które się osiąga, to jest najpiękniejsze i wiesz, dla mnie zapewnienie sobie takiego stylu życia, który mam teraz, to była jakaś konieczność, nie sam cel, jakby, okay. Oczywiście był to też cel, nie? Natomiast była to jakaś konieczność, żebym mógł później już robić to, co lubię i nie musiał się już, wiesz, skupiać na pieniądzach, czyli dojście na przykład, wiesz, do niezależności finansowej, kupienie sobie w życiu tego, co bym chciał, nie? Tych spełnienie wszystkich marzeń, które bym chciał, żeby mieć siłownię w domu, żeby mieć kino wypasione w domu i tak dalej, to już jakby, wiesz, odhaczyłem, a później dopiero zaczynają się te rzeczy, które robimy już, wiesz, z pasji faktycznie, nie? Które się robi, że już nie musisz zarabiać pieniędzy, nie? Że już nie musisz, wiesz, się martwić o jutro,
Nie musisz już godzić się na przykład na coś, wiesz, na pracę, która ci nie odpowiada, czy na jakieś tam inne rzeczy, tylko skupiasz się już wtedy w 100% na przykład na tym, co lubisz robić. Mhm. A ja lubię na przykład pomagać ludziom, bo mówię, daje mi to największą satysfakcję w życiu i dlatego mogę się teraz na tym w większości skupiać, a nie muszę właśnie, wiesz, gdzieś tam już gonić kolejnych interesów, zakładać i cisnąć dalej, wiesz, i pracować po 15 godzin dziennie, tylko mogę sobie ten czas już zbalansować fajnie pomiędzy rodzinę, pomiędzy, wiesz, obejrzenie dobrego filmu, jakiś sport, pływanie, siedzenie czasem 5 godzin dziennie w basenie, co lubię robić i przede wszystkim, wiesz, właśnie robienie czegoś fajnego dla ludzi, nie? Tworzenie dla nich kolejnych materiałów, pomaganie im na różne sposoby, bo ja wiem, że do różnych ludzi trzeba dotrzeć na różny sposób, nie? Jeden bardziej książka do niego przemówi, do kogoś innego film, do kogoś innego program, do kogoś innego szkolenie na żywo, a do kogoś innego to, że jeszcze wydrę mordę na siłowni, jak to czasem lubię robić. Tak. I też to się, zauważyłem, ludziom bardzo podoba, czego się wcześniej bym nie spodziewał, był to eksperyment, który się ludziom spodobał, nie? Ale mówię, staram się po prostu każdym sposobem, nie? Bo dla mnie, jak wiesz, ktoś właśnie, później mogę przeczytać czyjąś historię, czy usłyszeć od kogoś, nie? Jak zmienił to swoje życie, to jest, no, rzecz niesamowita. To jest wyżej, wiesz, wyżej niż cokolwiek ty sam możesz osiągnąć i jakby przyjemności wszelkie, które masz w życiu, to już jest na jakimś wyższym levelu w ogóle świadomości, nie? Wyższym levelu spełnienia w ludzkim życiu, że możesz też pomóc komuś innemu. A co jest trudniejsze? Dojście do takiego majątku, czy go później utrzymanie? Dojście, na pewno dojście, bo jak już dojdziesz, to wiesz, to już na pewno po drodze posiadłeś, wiesz, tych milionów, które w życiu nazbierasz, to na pewno już posiadłeś te umiejętności i wiedzę, jak go utrzymać. A jakie... Chyba, że ci je odbije, no nie, i wiesz, też się zdarzają różne przypadki i wiadomo też, nic nie jest w życiu pewne, nie, różne sytuacje się mogą wydarzyć i trzeba jakby starać się też przewidywać to, ale myślę, że najtrudniejsze jest dojście. W ogóle wydaje mi się, najtrudniejsze jest, wiesz, tak naprawdę... przygotowanie samego siebie do tego, nie? A jakie właśnie cechy i nawyki pomogły ci w osiągnięciu sukcesu? No właśnie, najbardziej na pewno pewność siebie i wiesz, i praca nad swoją pewnością siebie. Bo jedna rzecz to jest to, że ty na przykład, wiesz, masz ochotę coś osiągnąć w życiu dużego. Jedna rzecz to jest to, że czujesz gdzieś wewnętrznie, nie? Że kurczę, stać cię na więcej, że wiesz, jesteś w stanie coś dużego zrobić. A zupełnie inną sprawą jest to, że ty to faktycznie zrobisz, nie? Że faktycznie weźmiesz się czasem z tą motyką na słońce i wiesz, i podejmiesz jakieś odważne decyzje, a do odważnych decyzji potrzeba pewności siebie. Czyli tak jak to nazywam, zaufania do samego siebie, nie? Żebym ja był w stanie sobie zaufać, że cholera, biorę się za coś trudnego, coś czego nie umiem, coś co jest, wiesz, większe teraz niż ja, niż moje umiejętności i zakładam, że będę mógł się nauczyć, jak to zrobić, że zakładam, że nie wycofam się, zakładam, że dam radę. I to jest, uważam, podstawowa rzecz, ale mnóstwo jest jeszcze tych drobniejszych rzeczy, takich jak, wiesz, umiejętność planowania swojego czasu, umiejętność konsekwentnego działania, samodyscyplina, żeby faktycznie, jeśli coś zaplanujesz, to później to wykonasz i to będziesz to wykonywać nie dzisiaj, tylko przez najbliższych 10 lat. Umiejętność zbudowania balansu też w życiu, bo żeby się nie przeciążyć, nie? Żeby się nie wypalić w tym, co robisz, bo też jak ktoś będzie, ja wielokrotnie w życiu zapieprzałem po 15 godzin dziennie i to tak tygodniami nawet. Ale wiesz, jeśli miałbym to robić miesiącami, to wydaje mi się, żebym nie skończył dobrze, nie? Że albo bym zaczął chlać, albo bym, wiesz, zaczął... albo bym rzucił to wszystko w cholerę i stwierdził po prostu, że to nie jest dla mnie, bo bym się wypalił. Więc też jest ta umiejętność balansu właśnie ważnego, ustalenia sobie priorytetów i tego, że czasem trzeba odpocząć, trzeba się zrelaksować, zadbać o swoje zdrowie, zadbać o relacje z innymi ludźmi, żeby, wiesz, w tej pogoni na przykład za sukcesem gdzieś się nie pogubić po drodze. A wiele młodych osób właśnie będąc w liceum często każe im się wybierać, wiesz, jaką drogą pójdą życiową i tak dalej. Mi dojście tak naprawdę do momentu, w którym stwierdziłem, co chcę robić w życiu, czy mniej więcej znam kierunek, zajęło od czasu skończenia liceum około 10 lat. I właśnie często ludzie wybierają, ci młodzi, jakieś studia, z których nie są później do końca zadowoleni, albo idą do pracy, z której no, nie czują satysfakcji. Co byś doradził takim młodym właśnie ludziom, którzy są na rozdrożu i zastanawiają się, w którą pójść stronę? Wiesz co, ja bardzo często to pytanie ludzie mi zadają i już jakby temat mam przemyślany, także dam ci tą samą odpowiedź, którą daję wielokrotnie ludziom, że jeśli mają coś takiego już ustalonego w swoim życiu, nie, co faktycznie chcą robić, że ktoś na przykład chce być lekarzem, czuje naprawdę powołanie w tym kierunku, to walić na medycynę, na najlepszą uczelnię, uczyć się ile się da, po prostu wiesz, starać się być najlepszym w tym, co się robi. Ktoś chce być innym prawnikiem, okej, iść na najlepszą uczelnię, nie? Ktoś chce pracować, być programistą, to też po prostu siedzieć, wiesz, z nosem w książkach i przed komputerem i zrobić sobie minus 20 dioptrii, nie?
żeby być najlepszym programistą. I jeśli ktoś ma, wiesz, to już ustalone, to po prostu skupić się wtedy naprawdę cała naprzód, wiesz, szósty bieg wrzucasz i ciśniesz ile się da w tym kierunku, żeby być najlepszym, bo im szybciej staniesz się najlepszym, tym będziesz mieć później łatwiejsze życie, nie? Natomiast jeśli ktoś nie wie, co by chciał robić w życiu, to wiesz, to nie ma sensu na przykład brać trudnych studiów wtedy. Mhm. Jakiś tylko po to, bo one nie będą mieć prawdopodobnie znaczenia w twoim życiu, wiesz. Wtedy ja ludziom doradzam, żeby robić studia, bo w Polsce mamy studia jeszcze darmowe. I w porównaniu na przykład do takich Stanów Zjednoczonych, gdzie zrobienie, wiesz, licencjatu kosztuje fortunę. I ludzie później przez... Tak my spłacamy na przykład mieszkania na kredyt przez 30 lat w Polsce przeważnie, tak ludzie w Stanach spłacają w ogóle swoje studia przez 30 lat czasem, nie? Te kredyty na studia, czy cała rodzina się zrzuca, więc to jest, na świecie jest bardzo drogie. I ja zauważyłem w ogóle, wiesz, magister na przykład tu w Tajlandii i w wielu, myślę, miejscach też innych na świecie, to już jest tak jak u nas doktorat. U nas to wszyscy mają magistra, nie jakby to jest standard, a tutaj standardem jest licencjat, więc jak tu masz magistra, to już jesteś naukowcem prawie, nie? Jak masz doktorat, to już w ogóle jesteś, wiesz, ludzie będą pielgrzymki do ciebie robić. Natomiast warto te studia zrobić proste, nie? Żeby mieć tylko papier, mieć to wyższe wykształcenie, bo nigdy nie wiesz, kiedy w życiu ci się to przyda. Mi na przykład się przydało, słuchaj, ja gdybym nie miał wyższego wykształcenia, nie mógłbym tutaj być dyrektorem żadnej ze swoich firm. Nie mógłbym tutaj mieć tej wizy biznesowej, długoterminowej. Prawdopodobnie też nie mógłbym robić rezydentury i naprawdę ciężko mi było tu w ogóle mieszkać na stałe. Mhm. Więc przydało mi się to raz za porządnie, wiesz, po kilkunastu latach od skończenia, po kilku latach, bo już tu siedzę za długo. Po kilku latach chyba, no kiedy ja te studia skończyłem, już nie pamiętam. Natomiast po kilku latach od skończenia studiów mi się to przydało raz za porządnie w życiu. Więc myślę, warto zrobić, wiesz, byle jakie studia, najprostsze, jakieś fajne, wygodne, żeby ten papier dostać już podczas studiów po prostu wtedy jak najwięcej próbować różnych prac, biznesów, co tam komu się podoba, robić jak najwięcej rzeczy, bo im więcej robimy tych rzeczy, tym bardziej poznajemy to faktycznie, co nam się w życiu podoba, a co nie. No bo skąd masz to poznać? Możesz pewne rzeczy od razu odrzucić, że po prostu na nie, że ci się nie podobają, ale trzeba spróbować czasem, nie? Coś może czasem się okazać, że kurczę, nawet nie pomyślałeś o tym, a okaże się twoją pasją życiową. Więc próbować jak najwięcej rzeczy robić, bo wtedy ten nasz umysł jest w stanie z tego poskładać faktycznie coraz bardziej jakby, wiesz, celować, aż dojdziesz do punktu, kiedy masz już snajperski po prostu wzrok ukierunkowany właśnie na to, kim chcesz być. I wtedy tak jak powiedziałem, cała naprzód, wrzucasz, ciśniesz ile możesz, żeby być najlepszym w tym, co robisz. Moje przedostatnie pytanie, Krzysiek, co daje ci prawdziwe szczęście w życiu? Wiele jest takich rzeczy, wiesz, myślę, że szczęście daje mi to, że doceniam to, co mam. To jest najważniejsze, bo... Wiem, że są ludzie na ziemi, którzy potrafią mieć, wiesz, nawet dużo więcej niż ja, a popaść w depresję i popełnić samobójstwo. Więc te zewnętrzne wszystkie czynniki, one są fajne, też dają nam jakieś tam chwile szczęścia, nie, i tak dalej. Ale tak naprawdę, jeśli my tego szczęścia nie mamy w sobie, w środku, to ciężko jest być w ogóle zadowolonym z czegokolwiek. Możesz być obsypany złotem, mieć najlepszą żonę, wiesz, albo 10 żon nawet i najlepszą rodzinę i wszystko, ale jeśli tego nie będziesz doceniać, to po prostu albo to stracisz szybko, albo dalej nie będziesz szczęśliwy w życiu. Więc docenianie, myślę, to jest najważniejsze i ja pielęgnowałem to w sobie od bardzo, bardzo dawna już. Dlatego, wiesz, czy w moim życiu było dobrze, czy źle, to ja dalej byłem szczęśliwym człowiekiem. Przez większość, wiadomo, były naprawdę ciężkie sytuacje, przez które przechodziłem, ale tak ogólnie to byłem po prostu szczęśliwym człowiekiem, bo doceniałem to, co miałem, nawet jak miałem niewiele, nie? I potrafiłem się z tego cieszyć i dzisiaj cieszę się, wiesz, doceniam bardzo, doceniam to, że, wiesz, mogłem dojść tu, gdzie jestem finansowo, że mam piękny dom, że mam wspaniałą rodzinę i rodzinę w Polsce i wspaniałą rodzinę tutaj w Tajlandii, tą moją tajską rodzinę teraz, wspaniałą żonę, wspaniałego synka, wspaniałego psa, który tam leży, jak widzisz, tak jest. Wspaniałego psa, jakieś małe rzeczy, że wiesz, mogłem spełnić marzenie o swoim wymarzonym kinie w domu, właśnie siłowni, o tym, że mogę sobie siedzieć w basenie, że mogę odwiedzać rodzinę, że mogę dla ludzi, wiesz, coś robić, że mogę się uczyć, nie? Że mam jasny i zdrowy umysł, nie? Którym mogę codziennie pochłonąć jakąś tam książkę czy jakieś nowe informacje, że mogę pomóc tak wielu osobom. Jest tak wiele rzeczy, za które ja mogę być wdzięczny, że po prostu nie ma tam miejsca, wiesz, na smutek. Wiadomo, że on się czasem zdarzy, nie? Ale on wtedy jest tak krótkotrwały, bo jest tyle rzeczy po prostu, z tyle powodów do tego, żebym ja był szczęśliwy, że i tyle rzeczy, które doceniam naokoło, że ciężko jest naprawdę, żeby mój umysł wchodził w jakiś inny stan. Ale wydaje mi się, że docenienie jest bardzo ważne w naszym życiu, ponieważ ja pamiętam jedno ćwiczenie, jeden dzień z wyzwania 90 dni, gdzie właśnie był element doceniania, gdzie tam pracowaliśmy nad docenianiem. I właśnie jak to ważne jest, żeby docenić to, że my dostaliśmy nowy dzień. Zobacz, jaki to jest wielki dar. To, że my tutaj siedzimy, rozmawiamy, że jesteśmy zdrowi, że nas nikt nie boli. Jest pełno ludzi sparaliżowanych, którzy leżą w łóżkach, w szpitalach, ze złamanymi nogami itd.
tak dalej, ludzi, którzy umierają z głodu, nie mają co jeść i właśnie według mnie to docenianie takich małych, najprostszych rzeczy, które mamy w życiu, to daje prawdziwe szczęście, bo jeżeli nie nauczymy się doceniać tych właśnie takich najprostszych rzeczy, które codziennie dostajemy od życia, to nigdy nie będziemy szczęśliwi. Ja nawet mówię, że mając nawet taką willę z basenem, tak, mieszkając sobie na jakiejś rajskiej wyspie, jeżeli nie będziesz miał w swojej głowie i mentalnie nie będziesz poukładany z niektórymi rzeczami, to przyjedziesz do takiego miejsca tydzień, miesiąc, dwa miesiące i ty dalej będziesz nieszczęśliwy z samym sobą, jeżeli rzeczywiście nie skupisz się na tym, tak, co jest w życiu ważne. Bo to, co osiągamy, jest relatywne generalnie. To wiesz, to cię cieszy przez jakiś czas, nie? Wiesz, masz, okej, nie wiem, jesteś nastolatkiem, nie, masz swój rower. I ten rower ci potrafi zarąbiście cieszyć, nie? Ale przez pewien czas. W momencie, kiedy już jesteś dorosły i masz sobie taki rower kupić co tydzień, co albo codziennie, nie, jak więcej zarabiasz pieniędzy, to już cię to nie będzie cieszyć, nie? To już cię nie będzie cieszyć na tyle jak wcześniej, nie? Więc wszystko jest, do wszystkiego można się przyzwyczaić. Tak. Do też, wiesz, milionów, do wielkiego domu i tak dalej, do różnych rzeczy w życiu można się przyzwyczaić. I to nie chodzi o to, żeby poszukiwać cały czas czegoś więcej, nie? Żeby szukać szczęścia w tym, okej, to ja dzisiaj zarabiam na przykład 100 tysięcy rocznie, to będę szczęśliwy dopiero jak zarobię bańkę pierwszą rocznie. Bo nie będziesz szczęśliwy, nie? Jak ktoś nie potrafi tego docenić nawet, że zarabia trochę dzisiaj, że ma mało, to nie doceni też, jak będzie mieć tego więcej, nie? To nie chodzi o to, żeby szukać cały czas czegoś coraz lepszego w życiu, tylko żeby doceniać to, co już się ma. A reszta to już jest okej. Stawianie celów fajnie, nie? I osiąganie różnych rzeczy w życiu, byłbym ostatni, który by ludziom to odradzał, nie? To jest super, ale wiesz, jakby ja zawsze mówię, osiąganie jakiegoś celu to jest nauka. To jest nauka, to jest jakiś konkretny zestaw umiejętności, strategii, które się wprowadza i po prostu to nam daje, wiesz, sukces w życiu. Natomiast szczęście jest sztuką. To jest sztuka, to jest coś, czego nie jest w stanie nam ktoś po prostu nauczyć. Musimy się nauczyć tego sami, praktykować to i im dłużej to praktykujemy, ten nasz umysł coraz częściej wchodzi automatycznie w ten stan szczęścia i przyzwyczaja się do tego i po prostu ta równowaga chemiczna przestawia się w ten sposób, że jesteśmy szczęśliwi, endorfiny szaleją i mamy coraz lepsze dni, nie? Twoje największe marzenia? Spełnione, wszystkie marzenia. Wszystkie marzenia spełnione. To jest, teraz to jest pomóc zrealizować te marzenia jak największej ilości osób. Czyli, myślę, plus oczywiście różne rzeczy, które jakby kontynuuję cały czas, nie? Czyli to wychować mojego syna na kogoś wspaniałego, może jeszcze jakieś grupkę potomstwa zrobić. To jest, wiesz, to są jakieś tam drobniejsze rzeczy, może, wiesz, zrobić następne szkolenie na 10 czy 15 tysięcy osób. Mhm. To są jakieś takie rzeczy, ale wiesz, to już nie są rzeczy, które ja potrzebuję, wiesz, do życia tak bardzo, nie? Mhm. Nie są to też rzeczy, na które w 100% mogę mieć wpływ, nie? Więc jakby ja już wszystkie swoje marzenia spełniłem i teraz największym marzeniem jest to, jak największej ilości osób, łącznie oczywiście z moim synkiem też, i pomóc im spełniać ich marzenia, żeby też mieli wspaniałe życie i mieli wspaniałe dni. Super, dziękuję bardzo za wywiad. Dzięki Było również. Bardzo miło porozmawiać. Dzięki wielkie. Hej. Hej.